Cześć, dziś pokażę Wam dwie propozycje makijażu z wykorzystaniem palety Affect. Jest to nowa paleta Lunar Spell. Tak wyglądają te cienie w środku. Także mamy i błyski, i maty. Cienie bardziej błyszczące, troszkę mniej, ale nadal widoczne na oczach. Nie jest to taki płaski, satynowy cień. W każdym razie, jeśli chodzi o paletę, ona kosztuje 150 zł w cenie regularnej. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12 cieni. No i pokażę Wam swoją propozycję makijażu dziennego i wieczorowego. Także jeśli chcecie zobaczyć i zainspirować się, to zapraszam do oglądania dalej. Standardowo zacznę sobie od makijażu dziennego i myślę, że sięgnę najpierw po ten jasny beż matowy. On wpada w różowe tony. Także też trzeba o tym pamiętać. Nie każdemu to będzie na pewno pasowało. Zdejmuję sobie nadmiar tej nadłoni, bo zobaczcie, jest mocno napigmentowany. I na powiekach mam wilgotny korektor. Tak dla jasności. Więc też dzięki temu cienie się lepiej przyklejają. Dlatego też, jeśli chcecie mieć mocno napigmentowane cienie, zdecydowanie bardziej polecam nakładać je na wilgotny korektor. Natomiast jeśli chcecie mieć łatwość w rozcieraniu, chcecie zrobić bardzo szybki makijaż, to wtedy polecam zmatowić czy beżowym cieniem, czy pudrem, czym chcecie. Ale ja chcę, żeby ten pigment był mocniejszy, dlatego mam właśnie wilgotny korektor, nie ugruntowany niczym pudrowym. I okej, nałożę sobie tutaj wewnętrzny kącik i zobaczcie, jak ładnie się to już rozjaśnia ta powieka. Jaka jest różnica między dwiema stronami. I tak, tutaj na mojej skórze również pada w różowe tony. I też ja używam już tej palety na klientkach również kilka razy i również widziałam, że na różnych karnacjach też tutaj ten różowy bardziej się wybija, w zależności od tego właśnie, jaka ta karnacja jest. W ciemniejszej karnacji będzie to jeszcze bardziej widoczne, w jaśniejszej zależy od tego, czy jest odcień skóry bardziej ciepły, czy chłodny, tak też mocniej się wybija. W cieplejszej będzie się wybijał mocniej. Ale ja właśnie uwielbiam matowe, beżowe cienie z Affectu za to, że są niesłychanie napigmentowane. I ten wewnętrzny kącik można przegenialnie sobie tutaj rozjaśnić właśnie matowym cieniem. Bo ja lubię u siebie rozjaśniać sobie wewnętrzną część właśnie matami. Bo jakoś ładniej to wygląda, schludniej, bardziej mi się podoba niż błyskiem. Ale to jest akurat już kwestia indywidualna. Dalej sięgnę po ten, nie wiem jak go nazwać, koralowy, brzoskwiniowy odcień. Pasuje mi do bluzki, tak właśnie przykładam, zobaczcie. Więc idziemy w te kolory. Będzie akurat mi tutaj się dobrze zgrywać. Tutaj również nakładam sobie z palety i zdejmuję nadmiar na dłoni. I zaznaczam załamanie powieki wraz z zewnętrznym kącikiem. Tylko troszeczkę, nie nakładam tego jakoś bardzo mocno, nie wciskam, nie wtłaczam tego cienia, bo chcę uzyskać dosyć subtelny efekt. Taki właśnie na co dzień, jak można na szybko sobie takie cieniowanie oka zrobić. I jeszcze chciałabym nałożyć coś na środek powieki, myślę, że coś z tych błyszczących. I zastanawiam się, czy użyć tego, takiego o, trochę wpadający w róż, brzoskwinie, fajnie współgra z tym cieniem, czy pójść w ten chłodniejszy, bardziej srebro. I wiecie co, może zrobimy tak, że ten jeden odcień nałożę na jedno oko, a ten drugi odcień na to oko, żeby można było po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Nałożę sobie palcem, nie nakładam żadnej bazy pod to, co oczywiście wzmocniłoby efekt jak najbardziej, ale chcę nałożyć tak po prostu na sucho, gdzie myślę, że większość osób, jeśli będzie robiła makijaż dzienny, to właśnie w ten sposób będzie działać. I widzę, że bardzo fajnie można w ogóle wklepać i pigmentacja jest również jest super. Ej, naprawdę jest super. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Super. Pięknie to się wszystko ze sobą łączy. Nie ma takich ostrych granic. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do tego chłodniejszego. Czyli to jest Moonlight. I nakładam na drugie oko.
To jest cień, po który ja osobiście rzadko sięgam i właśnie chyba dlatego chciałam go użyć, żeby trochę użyć czegoś innego, niż normalnie bym sięgnęła. I powiem Wam, że też pięknie wygląda. W ogóle wykończenie jest takie same, czyli ten cień jest błyszczący, nie jest to cień satynowy, ale też nie jest bardzo, bardzo intensywny i iskrzący. Bo na przykład tutaj dalej te cienie 3 są znacznie bardziej intensywne, bardziej podobne do turbopigmentów z Glam Shopu. Te trochę mniejsze niż cienie błyszczące, takie typowe, co kiedyś zawsze były takie cienie błyszczące w paletach, ale nie aż tak intensywne jak te, czyli też coś pomiędzy, co bardzo dobrze się sprawdza, bo nie ma tutaj dużych drobinek, nie są one grube, nie są one zbyt iskrzące, więc na co dzień nawet super to wygląda. W makijażu nawet wieczorowym też, jeśli na przykład klientka czy Wy na imprezę nie lubicie zbyt intensywnych, zbyt błyszczących cieni, czy takich grubych, tak jak na przykład te, to są już naprawdę takie konkretniejsze blaski, myślę, że ich użyję w kolejnym makijażu wieczorowym, żeby pokazać też te różnice, no to to jest super, bo też takie cienie, które są troszkę drobniej zmielone, bo właśnie te cienie są trochę bardziej zmielone niż te tutaj, dają efekt ładniej, lepiej z połączonego makijażu, łatwiej to można ze sobą połączyć właśnie, jeśli macie z tym problem z połączeniem matów z błyskiem. Po prostu to się nakłada raz, dwa. No zobaczcie, nic zupełnie nie muszę tutaj poprawiać, bo to się wszystko ładnie ze sobą łączy. I tak, różnica w tych odcieniach jest taka, że tutaj właśnie ten jest no, chłodniejszy, wiadomo. A tu jest bardziej... To jest lekkie złoto, ale też to nie jest takie typowe złoto, bo jest połączone z różem czy brzoskwinią. Obie tonacje mi się podobają. Naprawdę fajnie to wygląda. O, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze tutaj z bliska, żebyście mogły lepiej zobaczyć, jak te cienie wyglądają. I w trochę ciemniejszym. W mniej intensywnym świetle. O, też tutaj teraz widać, że tutaj ten jest cieplejszy. Taki ciepły róż, bym powiedziała. A tutaj troszkę wpada w róż, ale taki chłodny, ze srebrem. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne cienie. Jako, że makijaż dzienny, to u mnie nie może się obyć teraz bez kreski. Kreskę teraz robię na oku zawsze, gdy robię makijaż. Dlatego też sięgnę sobie po ten najciemniejszy brąz palety matowy, który wpada w chłodne tony. Jeszcze wezmę sobie, wiecie co, spryskam pędzelek. Nabieram cienia. I w ten sposób rysuję kreskę. Ok, poza kamerą wykończam makijaż oka, czyli wytuszowałam rzęsy, dolnej powieki, nic nie podkreślałam, tylko tutaj sobie rozjaśniałam wewnętrzną część oka na początku. Na usta nałożyłam sobie pomadkę z Felicea, jest to numer 24. I tak wygląda taki świeży, lekki makijaż dzienny, uważam, że wygląda super. Oba te błyski bardzo mi się podobają i uważam, że oba super pasują na makijaż dzienny, czy też nawet i wieczorowy jak najbardziej. Tylko po prostu mocniej przyciemnić zewnętrzny kącik oka, zrobić na przykład kreskę mocniejszą, czy to eyelinerem, czy czarnym cieniem i super makijaż. Tak wygląda makijaż dzienny i przechodzimy do makijażu wieczorowego. Powiem Wam, że jak zmywałam się i przyglądałam się jeszcze tej palecie, to tak pomyślałam, że chyba bardziej poszłabym w jakieś smokey eye, bo chciałam użyć też tych błysków, Wam wspominałam wcześniej, ale jakoś kusi mnie zrobić smokey w macie, czyli po prostu wcześniej był błysk, teraz zrobić w macie. Może ewentualnie jeszcze pod koniec, sam koniec dołożę błysku, żeby zobaczyć, jak to też się przedstawia, ale po prostu pójdźmy teraz w mat, co? I zrobimy takie smokey fajne. Mam nadzieję, że wyjdzie fajne. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Więc zacznijmy sobie może od tego jasnego fioletu. I nałożę go sobie w załamanie powieki. To będzie taki cień wstępny, który delikatnie mi tutaj zaznaczy oko. Ale nie będzie jeszcze tym cieniem ostatecznym, że tak powiem. Więc nim sobie tylko zaznaczę załamanie. I
I zobaczcie, że mimo, że jest to fiolet, który nie jest łatwym cieniem do rozcierania, bo często takie fiolety czy czerwienie tworzą niestety plamy, żeby ten pigment był równomierny, nie jest aż tak łatwo, a tutaj naprawdę fajnie to się rozprowadza. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle w makijażu dziennym też super by się sprawdziło. Nałożyć sobie taki fiolet. Trochę błysku na środek powieki, czy też zaznaczenie zewnętrznego kącika oka mocniej. Nałożenie tego beżu matowego i mamy kolejną propozycję makijażu dziennego tak naprawdę. Bo ten fiolet nie jest przesadzony. Często fiolety są dosyć ciemne i mocne i w makijażu dziennym ciężko wykorzystać. Bardziej wtedy się sięga po takie róże, czy też ciemniejsze róże. A ten naprawdę fajnie sprawdza się właśnie też do makijażu dziennego. Ale zrobiłem teraz mocniej trochę. Też nie przejmuję się tym, że ten cień schodzi mi tutaj na ruchomą powiekę, bo to i tak będę nakładać jeszcze ciemniejszy cień tutaj. Tym tylko sobie tutaj robię podkładkę, że tak powiem. Pod mocniejsze cienie. Teraz biorę płaski pędzel do blendowania i wezmę ten ciemniejszy, najciemniejszy brąz. Może wiecie co, połączę go z tym fioletem. Tak, wymieszam je ze sobą, żeby jednak uzyskać bardziej fioletowy ton. I tutaj sobie je łączę na dłoni. Wklepuję, zaczynając od zewnętrznego kącika oka. I kieruje się ku wewnętrznej części oka. Im bliżej wewnętrznego kącika oka, tym jest jaśniej. Ja tak lubię, oczywiście, jeśli chodzi o takie typowe smokey eye, to ono jest intensywne na całej szerokości powieki ruchomej. Natomiast ja u siebie za to nie przepadam. Jeśli lubicie, super. Możecie tak zrobić, czyli tak bardziej klasycznie. Natomiast ja wolę, kiedy ta wewnętrzna część jest troszkę bardziej rozjaśniona. Dzięki temu też to oko wygląda na bardziej świeże, promienne, takie obudzone. Jakiś taki catch eye jest. Nie wiem, jak to wytłumaczyć po polsku. W każdym razie ja tak wolę i tak robię. A jak u Was pasuje bardziej do Waszego kształtu oka, jak Wy lubicie, jakie są Wasze preferencje, to już możecie dobrać pod siebie. Czas teraz na dolną powiekę i najpierw zaznaczę sobie tym jasnym fioletem. Nałożę sobie na całej długości oka. Dodam trochę tego borda. Bardziej skupiając się na zewnętrznym kąciku. Ale wiecie, to tak patrzę i nie jestem w pełni zadowolona, dlatego że ja jednak wolę, kiedy takie makijaże są monochromatyczne. Chciałam sprawdzić, czy będzie fajnie. No ładny jest ten odcień, ale mi to nie pasuje do całej koncepcji. Więc sięgnę sobie po ten ciemny brąz, połączę go trochę z fioletem i nakładam w zewnętrznym kąciku. A do wewnętrznej części połączę sobie ten cień z tym, czyli dwa najjaśniejsze i rozjaśniam tutaj. Makijaż skończony. Poza kamerą jeszcze dodałam sobie rzęsy i są to rzęsy z Clam Shopu. Jedne z nowszych. Czy tu jest jakiś model napisany? Nel, przepraszam. Model to jest Nel. I na linię wodną nałożyłam jeszcze kredkę Sephora. Jest to seria Care. Ale jakoś na linię wodną średnio. Bardziej mi się wydaje, że na powieki by się sprawdziła, bo na linii wodnej oka nie za bardzo się trzyma. Jeśli chodzi o usta, nałożyłam tutaj róż w kremie z marki Fridge.
I to jest odcień TK4. Zaraz Wam pokażę, tak wygląda w środku. I myślę, że super pasuje właśnie do tego makijażu. W ogóle mam deficyt pomadek naturalnych, więc muszę to uzupełnić, bo brakuje mi takich do makijaży, właśnie takich mocniejszych i w ogóle do makijaży. W każdym razie, wracając do rzeczy, tak wygląda makijaż wieczorowy, mocniejszy, smokey eye, właśnie z wykorzystaniem tej palety z Affectu. Dajcie znać, który makijaż bardziej Wam się podoba, jeśli chodzi o tę paletę. W ogóle ja bardzo, bardzo, bardzo lubię cienie z Affectu, więc to nie jest nic nowego, jeśli znacie mnie dłużej. I z tą paletą, z tymi cieniami również świetnie mi się pracuje. No po prostu uwielbiam z nimi pracować. Pigmentacja jest super, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. Z tego względu, że z łatwością mi się rozcierają, super się ze sobą łączą, pięknie wyglądają na żywo i na zdjęciach, co jest według mnie bardzo ważne, tym bardziej w pracy wizażysty, że one na zdjęciach nie znikają i to jest super. Jeśli chodzi o mnie, jak najbardziej. Świetna paleta, super odcienie, świetne uzupełnienie do palet poprzednich z Affectu. Jeśli macie takie urozmaicenie, ale też są takie odcienie codzienne, ale też bardzo wieczorowe, także można zrobić tutaj mnóstwo różnych makijaży. Może jeszcze coś z tą paletą zrobię i może udostępnię na Instagramie, bardziej już tutaj na YouTubie nie będę robić, ale naprawdę wiele fajnych makijaży można tutaj skomponować, także to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, cześć!